Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i w tym wideo opowiem Ci parę zdań o nowych świadectwach marynarzy. Bardzo wielu marynarzy, być może i Ty, zostałeś zmuszony do wymiany starego świadectwa na nowe, pomimo to, że stare świadectwo było jeszcze ważne. A tutaj przedstawię Ci kolejne zapytanie internauty, a w sumie Pani obsługującej marynarzy. Dzień dobry Panie Doktorze, zwracam się do Pana z zapytaniem. Czy wystawia Pan świadectwa zdrowia w nowej formie, czyli zgodne z konwencją MLC? Oczywiście to oznacza Maritime Labor Convention. Jeden z naszych marynarzy, Pana stare świadectwo w załączniku, potrzebowałby świadectwa zdrowia na nowym druku. No i proszę dać znać, czy Pan takie świadectwa nowe wystawia. Z góry dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Odpowiadając bardzo krótko, tak, jestem upoważniony do wystawiania nowych świadectw zgodnych z tą konwencją MCL, Maritime Labor Convention. Dotyczy to nie tylko armatorów polskich, ale przede wszystkim większości banderowców. No, nasza flota, choć nieduża, jest naprawdę bardzo mała. Także, jeżeli masz taką potrzebę, po prostu zadzwoń pod mój numer telefonu 601-775-123 i umów się na przepisanie tego druku na nowy. Natomiast już tak chciałbym Ci przy okazji powiedzieć coś, parę zdań o tej konwencji. Czyli konwencja MLC 2006, konwencja pracy na morzu, weszła w życie w Polsce i na świecie w 2013 roku. Z tego co wiem, końcem grudnia, gdzieś przed Nowym Rokiem, ta konwencja została ratyfikowana przez prezydenta Polski, no czyli Polskę obowiązuje. Wprawdzie, jeżeli jesteś marynarzem, to raczej pod polskie prawo pracy nie podlegasz, pod kodeks pracy nie podlegasz. No ale warto, abyś wiedział, że na bazie tej konwencji ma powstać ustawa pracy o statkach morskich. Zastąpi ona tą z 1991 roku, zupełnie już nieaktualną. No cóż tam mogę więcej powiedzieć. Będzie ona raczej oparta na prawie międzynarodowym, czyli tej wymienionej przez nas konwencji. Natomiast no, mają być tam w szczególności zawarte jakieś regulacje dotyczące ochrony Twojego zdrowia, badań lekarskich, opieki medycznej. No, ważna sprawa, zobowiązania armatora, gdy ulegniesz wypadkowi. No, odpukać oczywiście w niemalowane, czasami się zdarza nawet coś poważniejszego i wtedy już bardziej interesuje to rodzinę. W sumie na tym kończę. Mogę tylko wyrazić nadzieję, że ten nowy akt prawny wyjdzie na dobre Tobie, wszystkim marynarzom, armatorom. Także zwiększy to jakiś Twój komfort pracy na morzu. Nie skończy się tylko na papierologii. No ale jakieś poważniejsze rzeczy, poważniejsze zmiany wejdą w życie. Natomiast na tym w sumie kończę. Jeżeli masz coś ciekawego do dodania, to oczywiście tradycyjnie tu zapraszam Cię na moją stronę internetową badania-lekarza-medycyny-pracy.com. Szeroko tam omawiam problemy związane z różnorakimi świadectwami zdrowia marynarzy, z badaniami offshore'owymi, United, UK and Gas and Oil. Jeżeli chcesz do mnie osobiście, oczywiście musisz się udać do mojej przychodni medycyny pracy we Wrocławiu. Także bye bye. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, także jeżeli podobało Ci się wideo, daj lajka, jeżeli Ci się nie podobało, nie dawaj nic. Koniecznie skomentuj, jeżeli masz coś ciekawego do powiedzenia.